Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na żywo ze Studia Telewizji Pomerania w Centrum Handlowym Galaxy. Magdalena Suchodolska i Sylwester Perowicz prowadzą dzisiaj odcinek dla Państwa. Z nami jest nasz pierwszy gość, pan Dawid Krystek, przewodniczący SLD w regionie. Witamy serdecznie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Dawidzie. Będziemy rozmawiali dziś na samym początku o rodzinnych ogrodach działkowych. Ja tutaj zaglądam do ściągi, którą Państwo trochę tak przygotowali i wykorzystam to, co Państwo już opracowali. 87 ogrodów działkowych w Szczecinie to aż 1159 hektarów powierzchni, które one zajmują. Myślę, że ta powierzchnia to w większości dużo radości, dużo słońca, ale także przyjemności dla mieszkańców naszego miasta. Państwo jako SLD tutaj wychodzicie z postulatem i dbacie o interesy działkowców, choćby teraz w związku z tą ustawą, tak, i zwróceniem do Trybunału Konstytucyjnego właśnie tej Państwa ustawy. Co dzieje się w temacie działkowców? Czy nasi działkowcy i generalnie działkowcy w Polsce mogą być spokojni o swoje interesy? Ja myślę, że dopóki Sojusz Lewicy Demokratycznej jako rozsądna formacja polityczna będzie broniła rodzinnych ogrodów działkowych, działkowcy mogą spać spokojnie. Stąd też dzisiaj pomysł naszej akcji. Wiemy, że kilkanaście dni temu Trybunał Konstytucyjny uchylił ustawę z 2005 roku, która zapewniała rodzinnym ogrodom działkowym to, co jest dzisiaj, czyli działanie tych ogrodów na obecnych terenach, właściwie nieodpłatnym. Działkowcy właściwie ponoszą tylko koszty składek do Polskiego Związku Działkowców. Te ogrody działkowe mogły spokojnie funkcjonować. No dzisiaj widać, że po tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale też po tym, co wcześniej mówiła Platforma Obywatelska czy Prawo i Sprawiedliwość, że te ogrody działkowe im się nie podobają. My temu się zdecydowanie sprzeciwiamy. Uważamy, że ogrody działkowe to nie tylko enklawy zieleni, to jak wcześniej Pan wspomniał, 1159 hektarów w Szczecinie, terenów zielonych, ale to też alternatywna forma wypoczynku dla tych osób. Pamiętajmy, że właściciele rodzinnych ogrodów działkowych to w większości osoby starsze, które tak naprawdę dzisiaj w tych enklawach zieleni spędzają swoją emeryturę, ale też z wnukami, ze swoimi dziećmi spędzają wolny czas. I dla wielu też osób, które są troszkę niżej sytuowane finansowo, jest to alternatywna forma spędzania urlopów. Wiemy, że wiele osób spędza całe tygodnie na działkach i tam obcując z przyrodą, uprawiając warzywa, owoce, po prostu spędzają miło czas. To też forma rekreacji. Wiemy, że opalone są grille i w miłym towarzystwie można naprawdę spędzić czas. My chcemy obronić rodzinne ogrody działkowe, stąd pomysł, aby przygotować ustawę. Ustawę obywatelską. Wiemy, że wiele tysięcy osób o to zabiega. Niebawem ta ustawa się pojawi. Będziemy pod tą ustawą, nie tylko my jako Sojusz Lewicy Demokratycznej, ale myślę, że też sami działkowcy będą zbierali podpisy pod tą ustawą, tak żeby zapewnić działkowcom spokojny byt. A spokojny byt to działanie tych ogrodów działkowych, ale jeśli by się tak stało, że z jakichś powodów, na przykład inwestycyjnych, dany ogród działkowy musiałby być zamknięty, to tym działkowcom trzeba zapewnić tak, odszkodowanie za te nakłady, które ponieśli, również za budynek, który tam się znajduje, za nasadzenia, które pilnowali i pielęgnowali przez wiele, wiele lat, ale również działkowcom trzeba zapewnić alternatywne miejsce. Czyli my dzisiaj mówimy, że ogrody działkowe to dobro, nie tak jak mówi PiS czy Platforma, że to takie budy, które trzeba zniszczyć. My się nie zgadzamy. Ale Panie Dawidzie, wiemy też o tym, że często, jeżeli chodzi o właśnie te tereny działkowe, ja na samym początku powiedziałem, że to dużo zieleni, dużo fajnych przestrzeni. Niestety i w Szczecinie możemy spotkać takie przestrzenie, gdzie raczej mamy do czynienia nie z zielenią, nie z pozytywnym widokiem i alternatywnym wypoczynkiem, ale często te tereny działkowe niestety służą choćby do jako noclegownia, jako normalne mieszkanie, bo wiele osób tworzy tam jakieś zabudowy, tak? Nieraz słyszeliśmy o takich sytuacjach, że nawet osoby dosyć znane ze Szczecina tworzyły zabudowy, czyli po pierwsze są to noclegownie. Te warunki często wymagają i można wiele na ten temat powiedzieć, że są bardzo kiepskie. No a poza tym te działki czasami w samym centrum miasta, bo jest kilka takich rodzinnych ogrodów, są dosyć atrakcyjnymi terenami choćby do inwestycji. Rozważając to w tej kontekście. Sięgnął Pan sedna sprawy. Przecież my dobrze wiemy i działkowcy o tym wiedzą, że te zakusy PiS-u wcześniej czy Platformy, to właśnie o to chodzi, że są atrakcyjne wiele działek, też w Szczecinie, ale przede wszystkim w Warszawie, znajdują się w centrach miast. To są atrakcyjne tereny inwestycyjne.
ale my uważamy, że te zielone płuca, jakimi są ogrody działkowe, powinny w tych miejscach pozostać. I tutaj, tak jak Trybunał Konstytucyjny tą uchwałę, ustawę z 2005 roku uchylił, to też tego nie zrobił jednomyślnie. Było wielu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które po prostu miało w tej kwestii zdanie odrębne. Wracając też do Pana pytania, czy są takie budowle na działkach, które przekraczają te normy, a norma, przypomnę, to 27 metrów kwadratowych, na pewno tak. A tu już jest zadanie dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, aby tego przestrzegania prawa też tam pilnował, tak, bo tego on ma uprawnienia kontrolne, żeby patrzeć, czy na tych ogrodach działkowych takie duże powierzchnie zabudowy są tworzone, czy nie. No gołym okiem widać, że w wielu przypadkach tak, ale są to śladowe ilości, tak jak na przykład jest tysiące działek w Szczecinie, to na pewno kilka czy kilkanaście przykładów takich by się znalazło, ale to nie można uogólniać, bo większość tych działek widzieliśmy, to są altanki kilkunastometrowe, gdzie po prostu starsze osoby spędzają tam popołudnia, a nieraz i całe dnie. Faktycznie jest tak, że Trybunał Konstytucyjny odrzucił i stwierdził za niezgodne z Konstytucją zmiany, które chciano wprowadzić. Natomiast proszę powiedzieć, co Państwa zdaniem, co SLD najbardziej nie podoba się, co najbardziej godzi w interes działkowców, jeżeli chodzi o proponowane zmiany? Dzisiaj też wiemy, że i to jest Trybunał Konstytucyjny, kwestionując tą ustawę z 2005 roku, wiele jej zapisów. Jeden zapis, który wejdzie w życie już teraz, po opublikowaniu tego wyroku, bo na większość uchylonych zapisów ustawodawca ma 18 miesięcy, aby je po prostu poprawić. Stąd nasz obywatelski projekt poprawy tej ustawy, czy napisania jej tak naprawdę od nowa, ale jeden z zapisów wchodzi od razu w życie, a jest to na przykład zapis, że gmina już nie ma obowiązku przekazywania terenów pod inwestycje takie jak rodzinne ogrody działkowe, czyli dzisiaj żaden nowy ogród działkowy w Szczecinie powstać nie może, a wiemy, że takie zapotrzebowanie jest. Też chciałbym dodać, że dzisiaj jakby taki nowy ogród działkowy w Szczecinie miał powstać, to on oczywiście nie powstanie w centrum miasta, powstanie na obrzeżach miast, ale tak czy inaczej ten proces jest dzisiaj zablokowany. My chcemy, aby działkowcy dalej mogli, to też chcemy zapewnić tej ustawie, mogli dalej swoje ogrody działkowe prowadzić w tych miejscach, w których prowadzą, bez konieczności uiszczania wielkich opłat. Ja podam taki przykład. Na Słowacji wprowadzono podobne obostrzenia prawne i dzisiaj na Słowacji niewielkiego stać, aby rodzinny ogród działkowy prowadzić, bo jak wcześniej płacono kilkanaście euro rocznie składkę do ichniego związku działkowców, to dzisiaj ta kwota może sięgać przy dużym ogrodzie działkowym nawet 1500 euro. Kogo na to stać? No jest to na pewno alternatywna forma wypoczynku i no nie wszystkich stać przy takich kwotach. Ja tylko tak sobie wpadłem na pomysł, że jeżeli te działki już nie mogą być oddawane przez miasto właśnie pod te rodzinne ogrody działkowe, to działka okazuje się lepszą inwestycją od złota, bo za chwilę będzie trudno kupić taką fajną działkę i jeszcze gdzieś tam na nie wypoczywać. To na pewno dużo lepsza inwestycja niż inwestowanie w złoto przez Amber Gold, bo tutaj wielu osobom to się odbije czekawką. Dzisiaj wiemy, że te ogrody działkowe to naprawdę dobra forma wypoczynku, też płuca naszego miasta, enklawy zieleni i dbajmy o to. Ja też namawiam wiele osób, które chciałyby ogrody działkowe nabyć, że warto się chyba bliżej tej sprawie przyjrzeć i ja sam uważam, że tak posiadanie takiego ogrodu działkowego to na pewno jest to wartość dodana. No ja dzisiaj takiego ogrodu nie posiadam, myślę, że Państwo też nie, ale z myślą o latach przyszłych pewnie warto się zastanowić. Szanowni Państwo, pan Dawid Krystek z Sojuszu Lewicy Demokratycznej był naszym gościem, opowiadał o tym, jak wygląda sytuacja rodzinnych ogrodów w Szczecinie, ale także w Polsce. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję, miłego dnia. My zapraszamy teraz panią Katarzynę Sałacińską, redaktor serwisu infoludek.pl. Porozmawialiśmy o tym, jak wypoczywać, ale teraz będziemy rozmawiać o tym, jak spędzać kreatywnie czas. No i pytamy, jakie ciekawe wydarzenia poleca nam serwisy infoludek na nadchodzący tydzień. Witam serdecznie. W tym tygodniu szczególnie polecamy kolejny koncert w ramach muzyki Starówki. Tym razem wystąpi zespół Kuba de Zoo. Jest to zespół, który wygrał nagrodę na szczecińskim festiwalu Gramy. Była to nagroda za najlepszą polską piosenkę. I koncert odbędzie się oczywiście na Placu Orła Białego w sobotę o godzinie 17. Co dla z kolei fanów muzyki poważnej? Czy oni będą mogli się odnaleźć w ten weekend i ewentualnie w jakich miejscach będą takie właśnie koncerty? Polecaliśmy już Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim.
Tym razem muzyka w katedrze, która odbywa się w Kołobrzegu w każdy czwartek o godzinie 20:30. Tym razem na organach zagra Hanna Dys. Oba festiwale odbywają się poza Szczecinem. Ja chciałbym, żebyśmy też może wspomnieli o tym, co będzie się działo w naszym mieście i czy istnieje możliwość posłuchania muzyki poważnej w Szczecinie. W piątek w Teatrze Letnim zaprezentuje się zespół szczecińskiej opery. Pokażą operetkę Zemsty nietoperza. Jest to operetka Strausa, która uważana jest za kwintesencję tego gatunku. Oczywiście, jak na operetkę przystało, będzie nie tylko poważnie, ale również bardzo śmiesznie, a humor w tej operetce oparty jest na motywie przebieranki. A co, bo często wspominamy przy przeglądach kulturalnych o tym, że mamy w pełni sezon żeglarski, w pełni sezon sportów letnich, w związku z tym regaty, co prawda te większe na razie za nami, przygotowujemy się oczywiście do następnych, ale mamy jeszcze takie dyscypliny jak windsurfing, kitesurfing, co w ten weekend? Zapraszamy na Summer Kite Festival, który odbędzie się w Międzyzdrojach w piątek i sobotę. Będą oczywiście pokazy zawodników uczestniczących w turnieju kitesurfingowym, ale również konkursy, zabawa na plaży i koncerty takich zespołów jak Raga Faja, Charlie Monroe oraz Big Fat Mama. Więcej informacji na naszej stronie www.infoludek.pl. Panie radny, a pan się wybiera na któreś z tych wydarzeń? Zobaczymy, weekend dobrze się zapowiada, ma być ładna w miarę pogoda. Może te zawody kitesurfingowe w Międzyzdrojach, to atrakcyjna forma. Bo atrakcyjnie na pewno takiego wypoczynku, leniuchowania po prostu na plaży, a my dla tych, którzy pozostają przez weekend w naszym mieście, mamy jeszcze ważną informację. Tak naprawdę od tygodnia zapowiadamy duże wydarzenie w Teatrze Letnim. Sylwester, ty więcej o tym powiesz. Właśnie, szanowni państwo, zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie. Jubileusz Piotra Bałtorczyka. Zadajemy pytanie, kto wystąpi na tym jubileuszu. Wystarczy odpowiedzieć drogą mailową, wysłać na dwa nazwiska na adres redakcja Pomerania.tv, aby powiedzieć nam, kto wystąpi. W nagrodę dla państwa mamy ciekawe nagrody, bo będzie Lety można... zaproszenia na... Dokładnie, 20, 10 podwójnych zaproszeń, czyli 20 osób będzie mogło oglądać ten występ na żywo, a myślę, że warto. Jeszcze raz, redakcja @pomerania.tv. Szanowni państwo, warto zainteresować się tym, kto wystąpi. Oczekujemy od państwa tylko dwóch nazwisk, a wygrać można bilety, które są w zasadzie do odebrania już dzisiaj czy jutro przy naszej scenie. Dotychczasowym zwycięzcom oczywiście gratulujemy. To była pierwsza część programu Galaktyka Pomerania. Już teraz zapraszamy na serwis informacyjny. Dziękujemy naszym gościom, a my idziemy chwilę z Magdą odpocząć.